sobotę, 16 kwietnia, o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Hanną Suchocką prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witam Panią Premier. Nasza rozmowa nadawana jest w Warszawie w sobotę na żywo. Można do nas dzwonić, numery telefonów 20 79 11, 20 57 53. Nasza rozmowa odtwarzana jest w sieci Polonia 1 z nagrania, ale Państwo też możecie do nas dzwonić zawsze w soboty o godzinie 15:15. W najbliższą sobotę będziecie mogli Państwo dzwonić do Pana Zbigniewa Religii. A teraz konkretnie z Hanną Suchocką. Hanna Suchocka, prawnik, adiunkt, konstytucjonalista, urodzona pod znakiem barana. Kilka lat temu obiecała, że nigdy nie przekroczy 40 i jak widać, proszę to pokazać, to się sprawdza. Posłanka ósmej, dziesiątej, pierwszej i drugiej kadencji Sejmu. Do roku 1982 działaczka Stronnictwa Demokratycznego, od roku 1991 Unia Demokratyczna. Przez krótki czas wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, aż ją powołało na stanowisko pierwszego w historii Polski premiera kobiety. Od tego czasu Hanna Suchocka stała się idolem znacznej części społeczeństwa, osiągała ogromnie wysokie wyniki we wszystkich plebiscytach, aż przyszedł moment odwołania rządu. Pani poseł, pani premier, o czym marzy dziewczyna, gdy dojrzewać zaczyna? Czy pani kariera kobiety polityka to rzecz godna zazdrości, czy tylko wyjątek potwierdzający regułę? Czasami obserwując wypowiedzi niektóre, to mam takie wrażenie, jakby naprawdę tego bardzo zazdroszczono. Natomiast ja osobiście uważam, że chyba to nie jest jednak funkcja godna zazdrości. I zaczął Pan tymi słowami piosenki, o czym marzy dziewczyna. Ja mogę Panu powiedzieć, że na pewno nigdy nie marzyłam o tym, żeby być premierem. To nie mieściło się w jakiejś kategorii moich marzeń, dlatego że dla mnie od najmłodszych lat funkcja premiera kojarzyła się z bardzo ciężkim obowiązkiem. Ja byłam rozczytana trochę w takiej literaturze politycznej, czytywałam różne żywoty premierów i wiedziałam, co to znaczy. I na pewno to nie był mój przedmiot marzeń. Co jest dla Pani miarą sukcesu? Ilość zarobionych pieniędzy, napisanych artykułów, zwycięska gra polityczna? To jest też trudne pytanie, dlatego że na pewno miarą sukcesu w żadnym przypadku nie mogą być pieniądze, chociaż czasami, wie Pani, cały dorobek przekreśla się, bo niektórzy chcą mówić tylko o pieniądzach. I mnie jest trudno się z tym zgodzić. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to oczywiście zależy od funkcji, którą się pełni. I to wtedy od tego liczy się sukces. Jak się pracuje na uczelni, to przypuszczam, że i tak to jest, miarą sukcesu powinna być ilość opublikowanych tekstów. Natomiast jak się pełni funkcję polityczną, to czasami mam wrażenie, że ten sukces ocenia się dopiero po latach. Zwróćmy przecież uwagę, że społeczeństwo też coraz bardziej wyżej ceni te rządy, które były kiedyś, a gorzej te, które tuż niedawno odeszły. Stronnictwo Demokratyczne, którego się Pani nie wstydzi, zapisało się w kartach polskiego Sejmu tym, że wprowadziło szereg instytucji, między innymi instytucję Trybunału Konstytucyjnego. Chciałem zapytać, czy każdy może się zwracać wszędzie, czy jeżeli tak będzie, nie dojdzie do zbytniego powiększenia tej instytucji, bądź zatkania jej drożności? To jest szersze pytanie. Oczywiście słusznie Pan je postawił. Myśmy stawiali na to, ażeby Trybunał Konstytucyjny w przyszłości mógł rozpatrywać także skargi indywidualne. Tylko że pamiętać trzeba o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest zawsze tą ostatnią instancją. To znaczy, to nie będzie tak, że sprawę można zaczynać od Trybunału Konstytucyjnego. On tylko i wyłącznie może tę sprawę kończyć, a poza tym trzeba zapewnić odpowiednią procedurę, która będzie w sposób szczegółowy na tyle analizowała
nazwijmy to w przedbiegach w cudzysłowie, te wszystkie skargi, ażeby rzeczywiście Trybunał nie został zatkany. Czyli znaczy powiększyć instytucję. No, to oznacza powiększenie instytucji. 20 79 11, 20 57 53, pierwszy telewizor się dodzwonił. Witamy. Bardzo prosimy. Halo? Halo? Dzień dobry, słyszymy. Dzień dobry. Chciałabym zapytać pani premier, czy w tej chwili, gdyby obecnie rządząca partia, czy gdyby zaproponowała pani stanowisko premiera, czy zgodziłaby się pani być premierem? Mogę pani odpowiedzieć, że nie, tym bardziej, że trudno powiedzieć, która to jest rządząca partia. Dwie partie są w koalicji. Jak sądzę, obie partie mają kandydatów na premiera. Ja podjęłam się funkcji premierowania w bardzo szczególnym okresie, a właśnie w takim okresie, kiedy było to możliwe, że kilka, właśnie aż tak wiele partii wyraziło zgodę na moją kandydaturę. Natomiast w tej rzeczywistości nie ma takiej potrzeby. Co to jest karta socjalna i czy Polskę stać na podpisanie tej karty? To jest jeden z ważnych problemów, który zaprząta uwagę prawników, polityków. Karta socjalna jest, jak z samej nazwy wynika, no, dokumentem o charakterze międzynarodowym, dokumentem, który ujmuje pewne prawa, które nazywamy prawami socjalnymi. Rzecz polega na tym, że nie można oczywiście w państwie zanegować praw socjalnych, natomiast słusznie pani zapytała, czy nas stać na to. Karta socjalna na gruncie międzynarodowym ma pewien charakter ogólny, generalny, natomiast wprowadzenie jej w kraju konkretnym oznacza ukonkretnienie tych poszczególnych sformułowań. Ja jestem zdania, że dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka, a takim jest karta socjalna, winny być przez Polskę ratyfikowane. Natomiast implementacja, wprowadzanie tych dokumentów w życie musi oczywiście zależeć już potem konkretnie od rozwiązań, na które nas stać i które możemy wprowadzić, żeby rzeczywiście te prawa gwarantować, a żeby to się nie stało tylko i wyłącznie czczą pustą deklarację. Czy dla posłanki na Sejm PRL i później na Sejm Najjaśniejszej Rzeczpospolitej wydarzenia 4 czerwca roku 89 były odzyskanie niepodległości, czy tylko zwyczajnym przejęciem władzy? No wie pan, nie można tego traktować jako zwyczajne przejęcie władzy. Ja pamiętam całą kampanię wyborczą poprzedzającą wybory czerwcowe 89 roku. Jednak to był moment przełomowy i ja obawiam się troszkę tego, że wybory z września 93 chce się traktować w podobnej kategorii. To jest zupełnie coś innego. Wybory właściwie z czerwca 89, mimo że one nie były w pełni wolne, te wybory otwarły drogę do tego, że we wrześniu 93 mogła nastąpić swobodna zmiana władzy. I dlatego to, co się stało w czerwcu 89, to była zasadnicza cezura czasowa w tym państwie, która oznaczała zerwanie z poprzednim systemem i to było coś na kształt jednak odzyskania niepodległości w sposób wyraźny. Gwałtownie się u nas władza zmienia. Był jeszcze jeden 4 czerwca, 4 czerwca roku 1991. Wtedy wybiegła pani poruszona, jak opowiadają, na wieść o wprowadzaniu ustawy lustracyjnej. Czy to przejęcie władzy i odebranie władzy rządowi Olszewskiego było pani zdaniem naruszeniem ustrojowej ciągłości, czy też zwyczajnym przejęciem władzy? Nie, to co się działo już, ja bym powiedziała, po 89 roku działo się wszystko w kategoriach wotum nieufności, w kategoriach decyzji prezydenckich wynikających z konstytucji, także to już było w warunkach normalnego, demokratycznego państwa i trzeba zakładać, że tego typu zmiany będziemy jeszcze w tym kraju spotykać i będziemy mieć do czynienia z różnymi zmianami, ale właśnie wybory w czerwcu 89 roku otwarły drogę do tego, że to jest możliwe. Że nie ma tak, że jedna partia jak obejmie władzę, to jest po prostu nieruszalna. Chwalono panią, pani gabinet za ciągłość, za odwołanie się do tego, co pozytywne w poprzednich gabinetach. Czy o gabinecie Waldemara Pawlaka można powiedzieć to samo? W jakich dziedzinach kontynuuje on linię pani rządu? W jakich wprowadza już politykę własną? No, przede wszystkim ja bym powiedziała tak, że kontynuacja, jeśli tak to można nazwać, polega na tym, że no sukcesywnie rząd Waldemara Pawlaka przesyła do Sejmu ustawy przygotowane przez rząd, którym ja kierowałam. Więc to jest jakaś tam kontynuacja. Oczywiście niektóre trafiają w wersji zmienionej, ale generalnie jest to cały czas ten pakiet ustaw, który przez nas został do Sejmu przekazany. Natomiast zmiany zasadnicze następują w sferze decentralizacji, w sferze modernizacji państwa, bym to tak generalnie nazwała.
obiecywała. Myśmy stawiali na państwo zdecentralizowane, w państwo, w którym będzie stopniowo następowało ograniczenie kompetencji władzy centralnej. Sami znaleźliśmy się w takiej dosyć trudnej sytuacji, że się okazało, że zbyt wiele się wymaga od władzy centralnej w sprawach lokalnych, że potem nie zawsze władza centralna może dobrze rzeczywiście być zorientowana w tym, co się dzieje w terenie, i dlatego tak bardzo postawiliśmy na samorząd. To zostaje w tym momencie w jakiś sposób zahamowane i to jest inne myślenie o państwie. Tu nie ma tej kontynuacji. Rozmawiamy w Warszawie, ustawa warszawska może mieć kompetencje dla wszystkich wielkich miast. Czy pani i Unia Demokratyczna opowiadała się za tym stopniem ograniczenia samorządności, jakie ustawa warszawska w nowej wersji proponuje, a dokładnie chodzi tutaj o możliwość na przykład powtórnej nacjonalizacji gruntów na rzecz państwa na terenie dużego miasta, wstrzymanie w tej chwili możliwości operowania gruntami przez burmistrzów? Wie pan, to jest ten problem gruntów warszawskich, jak pan dobrze wie, nie chcę powtarzać całej debaty parlamentarnej, która się tutaj toczyła. To wywołuje wiele, wiele nieporozumień i sądzę, że być może to jeszcze nie jest ostatni głos powiedziany w tej całej sprawie. Widzę, że pani... Jest telefon. Proszę bardzo, proszę, wchodzimy. Proszę zabrać. Halo? 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 Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja do pani premier mam pytanie. Jako do premier, a przede wszystkim jako do posła Unii Demokratycznej, która to organizacja właściwie z rodowodem swoim wywodziła się z tego ruchu antykomunistycznego, która mieni się w tej chwili zbawcami III Rzeczypospolitej, bo tak bym to nazwał. Co pani premier zrobiła, żeby tym wszystkim ludziom pokrzywdzonym przez reżim komunistyczny, których brutalnie wyrzucano z ich mieszkań, domów, aptek, majątków i tak dalej, żeby tym ludziom przywrócić nie nadzieję, bo nadzieję to się żeście już nam niestety odebrali, ale przywrócić jakąkolwiek rekompensatę za to, co stracili. Bo wiem, że między innymi Unia również blokowała te ustawy reprywatyzacyjne w Sejmie. Dziękuję bardzo. To są właśnie takie bardzo uogólniające poglądy, które w bardzo taki, bym powiedziała, sposób spłycają problematykę. Po pierwsze, nie było tak wcale, że Unia blokowała ustawę reprywatyzacyjną, a wręcz przeciwnie. Przecież właśnie była oskarżana o to, że forsuje ustawę reprywatyzacyjną. Przypominam, że komisją kierowała pani Grażyna Staniszewska z Unii Demokratycznej, której bardzo zależało, żeby Sejm okrągłostołowy zakończył swoją działalność ustawą reprywatyzacyjną. Blokował te ustawy zupełnie kto inny. Było przecież parę projektów ustaw w parlamentach i okrągłostołowym, i w parlamencie minionej kadencji. Teraz jest tym oczywiście trudniej, dlatego że teraz większość jest taka, która wcale właśnie nie jest tak przychylna projektom reprywatyzacji. Ja sama pamiętam, byłam wówczas w Komisji Ustawodawczej, przygotowywaliśmy projekt ustawy reprywatyzacyjnej, w której musieliśmy jednak rozważyć szereg zastrzeżeń, a mianowicie, jak państwu wiadomo, tam były projekty takie, ażeby oddać wszystko, co zostało zabrane. To była jedna, bym powiedziała, skrajna propozycja i druga skrajna, żeby nie oddawać niczego w naturze, tylko żeby wszystko zastąpić bonami, prawda? I myśmy musieli znaleźć jakieś rozwiązanie. Pochodzi pani ze znanej, szanowanej aptekarskiej rodziny. Czy pani i pani siostra odzyskałyście aptekę pod Orłem w Pleszewie? Nie, nie odzyskałyśmy apteki. Apteka jest nadal w rękach C-Farmu, bo nie został zakończony proces reprywatyzacji. Była nawet przygotowana w Sejmie Okrągłostołowym i w Senacie pierwszej kadencji ustawa o reprywatyzacji aptek i ona również nie uzyskała aprobaty. I muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że nikomu nie zrobiono, parlament nie uchwalił tych ustaw. To już nie była kwestia rządu. Wiem, że w 1982 roku jako posłanka opowiedziała się pani przeciwko delegalizacji Solidarności. Wiem również, że głosowała pani w komisjach przeciwko dekrecie o stanie wojennym. Są wątpliwości, jak zachowała się pani na debacie parlamentarnej, ponieważ nie padało wówczas pani nazwisko. Bo mnie nie było. Bo pani nie brałam udziału. To była też wówczas w tamtym Sejmie forma protestu. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Prosimy bardzo. Halo? Dzień dobry państwu, dzień dobry pani premier. Mam pytanie, jak by pani premier zareagowała na ustawę, właśnie na popiwek, to znaczy na niekontrolowany wypływ pieniądza? Co zrobiłaby pani w obecnej sytuacji?
Ja muszę powiedzieć, że w sytuacji kontroli płac moje zdanie nie uległo zmianie. W ramach tak zwanego pakietu ustaw o przedsiębiorstwie skierowanego do parlamentu myśmy zaproponowali ustawę, która miała zmniejszyć rygory, jakie były stosowane w popiwku we wcześniejszych latach, ale jednak miała pewną formę kontroli płac przewidywać. Jak Państwu wiadomo, ta ustawa została wycofana z tego pakietu ustaw o przedsiębiorstwie. Została zaproponowana inna, która poszła znacznie dalej. Stanowisko Unii Demokratycznej zostało dosyć mocno wyrażone w tej debacie parlamentarnej i w rezultacie ta ustawa o popiwku nie została przez prezydenta podpisana, ale również bardzo wyraźnie zostało zaprezentowane w ostatniej już debacie po przesłaniu przez prezydenta weta, że jeżeli rząd przedstawi nowy projekt, Unia Demokratyczna poprze ten nowy projekt, albowiem uważamy, że w obecnych warunkach trudno jest funkcjonować bez ustawy popiwkowej i że istnieje naprawdę duże zagrożenie, że dojdzie do inflacji. Oczywiście ustawy popiwkowej, jeszcze raz powtarzam, ograniczonej i zmniejszającej te wszystkie dolegliwości, które wiązały się z pierwszą ustawą popiwkową. Czy ostatnie czterolecie dowodzi, że Polacy zdają egzamin z przedsiębiorczości? W moim odczuciu tak. Ja uważam, że Polacy są przedsiębiorczy, zdają egzamin z przedsiębiorczości i mam doświadczenie w spotkaniach z młodzieżą, z młodymi biznesmenami, którzy uważają, że te 4 lata dały im szansę, bycia aktywnym. Jest Pani konstytucjonalistą. Odkąd wygrali komuniści czy postkomuniści, mówi się o niebezpieczeństwie przykrojenia ustawy zasadniczej do aktualnej sytuacji, jaka panuje w Sejmie. Czy demokracje zachodnie mają tutaj jakieś mechanizmy zabezpieczające, żeby każda dowolna większość, która powstanie na 4 czy na kilka lat, nie zmieniała nam ustawy najwyższej? Bardzo trafne pytanie, bo muszę powiedzieć, że jednak mnie zaniepokoiła dzisiejsza informacja, którą przeczytałam w gazecie, że grupa posłów wniosła projekt nowelizacji ustawy konstytucyjnej, która ma ograniczyć uprawnienia prezydenta. Ja tego projektu oczywiście jeszcze nie widziałam, ale sama zapowiedź jest bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna z jednego zasadniczego względu. Mianowicie, po pierwsze, mam wrażenie, jakby zapomniano, co to znaczy konstytucja. Jakby zapomniano i schowano do kieszeni te wszystkie deklaracje, które były wygłaszane w Sejmie tej kadencji, kiedy inicjowano komisję konstytucyjną, kiedy przewodniczący komisji powiedział, że konstytucja powinna być aktem trwałym, aktem, który będzie, można powiedzieć, w pewnym sensie ponad tymi wszystkimi doraźnymi kłótniami politycznymi. Ale jak to zabezpieczyć? Jak sprawić, by Sejm nie pisał ustawy budżetowej, by Sejm nie pisał konstytucji? To jest kwestia kształcenia, bym powiedziała, pewnej kultury politycznej. Przecież na Zachodzie tego typu mechanizmy nie zostały zapisane w ustawie, że tego nie wolno czynić, tylko to się kształtowało w wyniku rozwoju parlamentaryzmu demokratycznego. I ja sądzę, że my jesteśmy na dobrej drodze do kształtowania takich mechanizmów, ale jak zaczniemy dla doraźnych celów wprowadzać sobie tego typu ustawy zmieniające konstytucję, bo się właśnie w tym momencie jakaś koalicja rządząca kłóci z panem prezydentem, to stworzymy bardzo zły mechanizm i może się okazać, że właściwie konstytucja staje się świstkiem papieru nic nie wartym. A skoro o kulturze politycznej mowa, co wolno premierowi, co się należy byłemu premierowi? Co pani sądzi o sporze, o którym doniosła ostatnia prasa pomiędzy burmistrzem Śródmieścia a Urzędem Rady Ministrów o mieszkanie dla pana Pawlaka? Co pani sądzi o płacach dla wyższych urzędników państwowych? Jak powinien sobie radzić były premier tak, żeby godność narodu reprezentować z jednej strony, a z drugiej strony, żeby nie miano poczucia, że naciąga na jakieś pieniądze lub też, że musiał sobie stworzyć jakąś fundację czy partię po to, żeby go utrzymywała do końca życia. Pan poruszył pan taki kompleks zagadnień, które jak sądzę wymagają szerokiego i odrębnego omówienia, bo tu jest cały szereg problemów przez pana poruszonych. Ja przede wszystkim chciałam powiedzieć jedno, oczywiście mogę być za to krytykowana, ale chciałabym wyraźnie postawić, że zupełnie innym problemem z punktu widzenia moralnego, a czasami tego się nie dostrzega, wręcz chce się zamazać, jest kwestia
wykonywania pracy i otrzymywania za to pewnych zarobków, których czasami nawet wchodząc i obejmując funkcję się nie sprawdza. Bo ja muszę powiedzieć, w momencie, kiedy obejmowałam funkcję premiera, na pewno nie było pierwszoplanową sprawą, którą się interesowałam, jaki zarobek będę miała. Dostałam wyciąg, ile dostaję pieniędzy, potem się okazało, że do tej pensji wchodzą jeszcze jakieś nagrody. Mnie to nie interesowało, to nie była moja sprawa. Natomiast postawiałam sobie jako jedno i wydawało mi się, że na to stawiali wszyscy, którzy ze mną pracowali, że przede wszystkim nie licuję, żeby premier, jak tylko dostanie się do urzędu, zaraz zaczynał zabiegać, że może znajdzie sobie ładniejsze mieszkanie, że może sobie załatwi willę, że może sobie załatwi działkę, że może sobie załatwi samochód. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, że może ktoś bardzo sarkać na to, ale ja po zejściu z funkcji premiera wracam do tego samego mieszkania, które miałam, do mieszkania spółdzielczego, w którym mieszkam 20 lat w Poznaniu, do tego samego samochodu, który kupiłam parę lat temu. I każdy dobrze sobie zdaje sprawę, że te tak teraz rzucane wielkie kwoty nagród, to przede wszystkim jest suma brutto, z której trzeba pamiętać, 40% poszło do Skarbu Państwa. To jest za 15 miesięcy, z tego nawet pół samochodu nie kupię, prawda? Więc o tym też trzeba pamiętać, a ja byłam przeciwna czemuś takiemu, żeby załatwiać sobie i żeby o tym nikt nie wiedział, ale w rezultacie po zejściu z funkcji premiera będzie mi się wygodnie żyło. A mnie się żyje tak jak poprzednio. Natomiast weszłam w normalny system płac, być może zły i być może trzeba go zmienić. I sądzę, że parlament weźmie to pod uwagę, ale dlatego zadaję sobie pytanie. Skoro koalicja rządząca tak bardzo to krytykowała, dlaczego występuje w tym momencie z inicjatywą zmiany ustawy konstytucyjnej, a nie wyszła z inicjatywą zmiany systemu płac, prawda? Nikt tego nie zaproponował. A teraz konkretnie, czy w ciągu minionych 5 lat Polakom żyje się lepiej czy gorzej? To znaczy, czy za pensję można lepiej czy gorzej się utrzymać w średniej tego społeczeństwa? Wie pan, znowu generalizacja. Ja przypuszczam, że taka jest prawda tego, o tym społeczeństwie, że dużej części społeczeństwa żyje się na pewno gorzej. Nie mam co do tego wątpliwości, ale też trzeba pamiętać, że znacznej części tego społeczeństwa żyje się lepiej. I nawet chyba pozytywne... A to bardzo polityczne sformułowanie, nie, dużej i znacznej. Chcę powiedzieć, ja nie mam dokładnych danych, ja nie lubię operować pewnymi ogólnikami, każdy mi może powiedzieć, że to nieprawda. Ale z tych danych, które ja się ostatnio zapoznawałam, też bardzo takich ogólnych, wynika, że mniej więcej 50%, może trochę powyżej 50% społeczeństwa już odczuwa korzyści z tego systemu, który został wprowadzony 4 lata temu. Ale równocześnie, jak widzimy, 50% pozostaje tych, którzy nie odczuwają tych korzyści, a część, no na pewno cała grupa bezrobotnych, na pewno cała grupa ludzi, którzy żyli w tym tak zwanym ukrytym bezrobociu, czyli mieli tę pracę w jakimś urzędzie, dostawali jakąś marną pensję, ale ta pensja marna nie dawała tego poczucia, że ona jest marna, bo za nią praktycznie nic nie można było kupić, bo były puste sklepy. Jeżeli z taką samą pensją następuje zderzenie z pełnymi sklepami, to frustracja społeczna jest tym większa. Mówiła pani pięknie o karcie socjalnej. Kiedy ona mogłaby być wprowadzona? Czy i kiedy będzie nas stać, żeby zbuntować się przeciwko regułom Międzynarodowego Funduszu Walutowego? Wie pan, to też nie jest tak, że ten... Ja bym proponowała, żeby się może nie mitologizowali tego Funduszu Walutowego, bo on właściwie stawiał na takie rzeczy jak zmniejszanie deficytu budżetowego i ograniczanie inflacji, co jak na razie widać wyszło nam na korzyść. I również i te partie, które krytykowały dyktat Międzynarodowego Funduszu Walutowego, teraz obejmując władzę, także współpracują z Funduszem Walutowym i co więcej, mają nawet wymierne korzyści dla siebie jako partii rządzącej, ale i dla całego społeczeństwa, z tego względu, że jak widzimy, następuje redukcja naszych długów, o co myśmy zabiegali, ale właśnie dzięki temu, że takie są wyniki gospodarcze, jakie są, można było to uzyskać. Także tu bym tego nie mitologizowała. Czy fakt rekrutowania członków rad nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych z grona ludzi o długim stażu zawodowym uważa pani za słuszny, bo jednak doświadczenie jest potrzebne? Czy mają rację gazety, które określają to Gazeta Wyborcza, prosty program politycznej pseudoprywatyzacji, wprost jakoś podobnie? Wie pan, to debata parlamentarna, jak państwo sobie przypominacie, odbywała się w ubiegłym tygodniu na ten temat w związku z pytaniem poselskim. Są oczywiście za i przeciw, ale ja generalnie uważam, że jeżeli się chce zdynamizować ten proces prywatyzacji, trzeba brać ludzi nowych, ludzi, którzy rzeczywiście mają to przekonanie o tym, że z tym trzeba iść do przodu, że nie są powiązani być może tym starym myśleniem, nawet czasami wbrew sobie, prawda? I to jest ten najtrudniejszy problem w tym momencie, kiedy my z jednej strony musimy budować jednak troszkę inny system, a nawet zdecydowanie inny system, a z drugiej stawia się argument, że właściwie ludzi, którzy tam mają jakieś doświadczenia, się
odrzuca. Teraz chodzi o to, czy te doświadczenia, które oni mają, pomagają w budowie nowoczesnego państwa, czy przeszkadzają? I to jest to zasadnicze pytanie. Ja mam wrażenie, że czasami w gospodarce w sposób istotny przeszkadzają. Podobno ratyfikowany przez pani rząd konkordat gwałci kilkanaście ustaw, narusza równość religii wobec prawa i podpisany został w okresie, kiedy już rząd nie miał do tego plenipotencji. Czy to prawda? Komu potrzebna jest cała ta afera z konkordatem, która wybuchła? Ja już tak bym powiedziała z bardzo stoickim spokojem przyjmuję te wszystkie ataki dotyczące konkordatu, albowiem podkreślałam to wielokrotnie, że w moim pełnym przekonaniu ta, jak to nazywam, wrzawa, która powstała wokół konkordatu, jest naprawdę nieusprawiedliwiona. I z tych pytań, które pan tutaj zadał, chciałabym, mając tę możliwość, parę już od razu, że tak powiem, no, torpedować. Po pierwsze, najpierw zacznijmy od tego, czy rząd miał plenipotencję, czy nie miał. Miał. Jak najbardziej miał, dlatego że w świetle małej konstytucji, po uchwaleniu wotum nieufności, prezydent ma do wyboru dwie drogi. Albo przyjąć dymisję rządu i działać dalej z tym samym parlamentem, albo nie przyjąć dymisji rządu, rozwiązać parlament i zarządzić nowe wybory. Prezydent wybrał w tym przypadku drugą drogę, a zatem uznał, że ten rząd powinien działać do wyborów i nie tylko na podstawie specjalnych pełnomocnictw danych przez prezydenta, ale na podstawie małej konstytucji. Do uprawnień rządu należy podpisywanie umów międzynarodowych, a konkordat to umowa międzynarodowa pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską, a nie pomiędzy Polską a Episkopatem. I w tej sytuacji rząd taką umowę międzynarodową podpisał w momencie, kiedy ona była na tyle wynegocjowana, że mogła być podpisana. I czy gwałci kilkanaście ustaw? Zawsze wprowadzenie umowy międzynarodowej wymaga zmian ustaw, ale w przypadku konkordatu nasi negocjatorzy zabiegali o to, ażeby w maksymalny sposób zachować status quo, czyli żeby zmian ustaw było jak najmniej. I w momencie, kiedy pan mówi, że zmian wymaga kilkanaście ustaw, to jest to naprawdę mało, bo normalnie w związku ze zmianą umowy międzynarodowej zmienia się kilkadziesiąt, czasami nawet jak w związku z Układem Europejskim kilkaset ustaw. Ale czy zmieni się również te, która mówi o tym, że kościoły winny być równe wobec prawa? Ta się nie zmieni, dlatego że w konkordacie jest wyraźnie zapisana zasada tolerancji i zasada zakazu dyskryminacji ze względu na inne wyznania. A ponadto zwróćcie przecież Państwo uwagę, że właśnie Sejm uchwala ustawy o stosunku państwa do innych kościołów i chodzi nam o to, żeby ta zasada była zapewniona. A możliwość wkraczania księży katolickich do szpitali prowadzonych przez inne kościoły bez zgody dyrektorów? No wiem, to jest sytuacja tego rodzaju, co to znaczy bez zgody dyrektorów. To przecież wprost tak nie wynika. To jest znowu kwestia ułożenia pewnego zwyczaju korzystania, znowu pewnej kultury korzystania z tego zwyczaju. Nie można zapisać wszystkiego w umowie międzynarodowej, potem się dopiero to wprowadza i realizuje. Tak samo sądzę, na tej samej zasadzie przedstawiciel innego kościoła będzie mógł wejść, no jeżeli będzie, nie wiem, szpital. A to bardzo istotne sformułowanie. W moim odczuciu jak najbardziej. 2079 11 20 57 53. Ktoś się dodzwonił. Witamy. Halo? Dzień dobry. Do pani premier dotyczące giełdy papierów wartościowych. Właściwie można powiedzieć, obecny kryzys rządowy został jakby zapoczątkowany przez działania na giełdzie papierów wartościowych. Zaczęło się od, nie wiem, jakiejś psychozy aferalnej wokół prywatyzacji Banku Śląskiego. No, zaskutkowało to później zmianami, prawda, w Radzie Ministrów. I chodzi mi o to, jak pani premier ocenia obecną sytuację giełdową właśnie na tym rynku i pytanie już bardziej prywatne, czy pani premier posiada akcje jakichś sprywatyzowanych przedsiębiorstw, czy pani premier zainwestowała po prostu, no i czuje się jako inwestor współwłaściciel, czy też ewentualnie może gra na giełdzie? To od końca. Od końca i od końca najtrudniejsze pytanie, bo tak, nie mam żadnej akcji, ktoś mi powie, że mówię nieprawdę, nie mam żadnej akcji. Nie gram na giełdzie. I z drugiej strony ktoś może powiedzieć, więc zależało jej na tym, żeby prywatyzować, prawda? I żeby była giełda, ale sama nie ma. Ja podkreślam, że jak się pełni funkcję publiczną, to każde działanie może być źle określone. Ale tak to jest. Ja naprawdę, będąc pewna, ktoś znowu może to źle ocenić, ja nie miałam czasu zabiegać o swoje sprawy. I czasami się zastanawiałam, że ludzie... Ktoś powie, jestem niegospodarna. Jestem niegospodarka, prawda? Niegospodarna, ale no, nie mam ani jednej akcji, niczego.
I tak to wygląda. Natomiast gdy idzie o cały problem związany z giełdą, to ja mam pełną świadomość, że problem jest natury na tyle delikatnej, że nie można doprowadzić do załamania dobrego imienia giełdy, że nie można przez właśnie tego typu, bym powiedziała, o dużej mierze, o podtekście politycznym kampanię doprowadzić do tego, żeby cały proces prywatyzacji, cała giełda została znowu zaklasyfikowana jako pewna nowa instytucja, która się kompromituje. Natomiast mam takie przekonanie, że chyba jednak ta hossa na giełdzie była przez pewien czas bardzo mocno i na wysokim poziomie. Dlatego teraz obserwujemy ten spadek, który, jak sądzę, nie jest upadkiem załamaniem giełdy, tylko wyrównaniem. Czas nam się kończy. Ostatnie pytanie. Czy rokuje pani długie trwanie obecnej koalicji i rządowi? Ja akurat rokuję długie trwanie tej koalicji, dlatego że uważam, że to są akurat dwie partie wywodzące się z poprzedniego aliansu, które mają zrozumienie i wiedzą, co to znaczy być przy władzy. A czy to i chcą być Polsce? Przy władzy. Ja wam to znaczy, że dobrze. Zobaczymy, jakie będą efekty. Nie po słowach, ale po efektach osądzajcie. Nie po słowach, ale po efektach, powiedziała pani premier Hanna Suchocka, poseł gospodarna, mam nadzieję, poznanianka. Dziękuję bardzo za spotkanie w naszym studio. Dziękuję za liczne telefony. Pani poseł nadal je odbiera. A państwa zapraszam w przyszłym tygodniu, w sobotę. Proszę dzwonić do pana Zbigniewa Religii. A więc do zobaczenia w A teraz konkretnie.